Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Sroczyńska. Mam przyjemność przywitać Państwa na spotkaniu, które odbywa się w ramach festiwalu Big Book. Witam bardzo wszystkich, którzy przyszli tutaj do Centrum Łowicka na warszawskim Mokotowie. Witam też bardzo serdecznie wszystkich, którzy są z nami dzięki transmisji online. Przepraszam, jeśli mnie jakoś dziwnie słychać, będę starała się nauczyć zaprzyjaźnić z mikrofonem tutaj dzisiaj. A tak naprawdę największą przyjemność to mam przywitać dwie znakomite autorki. Oktawię Kromer. Dzień dobry. Autorkę książki Usługa czysto platoniczna, ale także dziennikarkę. Tak myślę, że taka godna podkreślenia rzecz to, że Oktawia została nominowana do nagrody imienia Teresy Torańskiej za swoją pracę dziennikarską. I druga nasza znakomita gościni, Katarzyna Tubliewicz. Dziś spotykamy się przy okazji najnowszej książki Kasi Tubliewicz, Samotne jak Szwed. Ale Państwo z całą pewnością znacie Katarzynę Tubliewicz też z wielu innych książek reporterskich, z powieści, z tłumaczeń. To by długo zajęło, gdybym wymieniała wszystkie tytuły. Znacie ją pewnie Państwo także z temperamentu publicystycznego, z komentowania rzeczywistości. Katarzyna jest także kulturoznawczynią i była szefową Instytutu Polskiego w Sztokholmie. Dzień dobry, bardzo miło tutaj być. W książce Samotny jak Szwed Kasia Tubliewicz podkreśla, że Szwecja jest dla niej czasem lustrem, w którym się przegląda. A ja chciałabym zaprosić nas wszystkie, ale i Państwa, żebyśmy się poprzyglądali sobie, temu, co sądzimy, co czujemy, kiedy słyszymy bliskość i kiedy słyszymy samotność. Może się cieszymy, może się boimy. Jeszcze tak dla porządku, przepraszam, bo ja jestem taką mam ochotę na rozmawianie, że zapomniałam o sprawach porządkowych. Będziemy rozmawiać najpierw my, ale potem oczywiście będzie czas na pytania od Państwa, także na pytania od osób, które są z nami online. Prosimy o wpisywanie ich na czacie i na pewno będzie okazja, żeby je zadać. Od tego też ja tutaj jestem między innymi, ale pomagać mi będą wolontariusze Big Book Festiwalu. I wracam już do tematu. Przy okazji pandemii sporo mówiliśmy na różne sposoby o izolacji, o społecznym dystansie, o samotności, ale tak naprawdę o epidemii samotności mówiło się sporo już wcześniej. Oktawio, ty przy pisaniu swojej książki spotkałaś wiele osób, które czują się samotne. Jakie masz poczucie? Co myślisz? Dlaczego one tak się czują? Skąd się ich samotność bierze? No, u każdego to się bierze z czego innego. Myślę, to bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Spotkałam bardzo różnych ludzi też. Ta książka jest zbiorem przypadków i ludzi bardzo młodych, i starych, i dojrzałych, którzy różne rzeczy już przeżyli i w pewnym momencie orientują się, że czegoś im faktycznie brakuje, czego nie są w stanie sami sobie zapewnić w taki normalny, tradycyjny sposób, tylko ponieważ trafili na ślad biznesów, które mają te braki zaspokoić, to decydują się właśnie płacić. Oni z powodu tej samotności ewidentnie cierpią. To znaczy ta samotność oznacza dla nich jakiś brak, które starają się za wszelką cenę, tutaj dosłownie, zapełnić. Mhm. No tak, no warto zauważyć, że ceny tych usług i produktów są wysokie najczęściej bardzo, bo to jest na tej zasadzie, że ci ludzie często tak jakby
nie mają alternatywy, więc jeżeli mają tak silną potrzebę zaspokojenia tego braku, to praktycznie, tak jak mówisz, każdą cenę są w stanie prawie zapłacić. To są osoby, które korzystają na przykład z usług swatek, czyli biur matrymonialnych, ale nie tylko. To są też różne dziwniejsze sytuacje. Osoby, które korzystają ze wsparcia w żałobie. Dla mnie osoby, które są w więzieniu, więc są samotne, ale to są też na przykład użytkownicy strony, która nazywa się Show Up. Mhm. Powiesz coś więcej? Co to takiego? Tak, to jest strona z kamerkami internetowymi, znaczy strona, przez którą można łączyć się i nadawać swoją transmisję wideo. Na początku, jak powstała, to nie było powiedziane, co tam ma być pokazywane, ale dosyć szybko wyewoluowała w stronę domowej pornografii po prostu. Ale są tam też osoby, które znajdują swoją niszę, gdzie po prostu spotykają się tam, pokazują się przed tą kamerą, żeby po prostu z kimś porozmawiać. Jedna z moich bohaterek nie pokazuje twarzy, to też jest dosyć znamienne, bo tam każdy raczej chce być anonimowy, tylko pokazuje czubek głowy od kawałek brwi, czoło i taką palmę z włosów. I po prostu godzinami tak naprawdę przesiadując tam, rozmawia z ludźmi, którzy najczęściej są nikami na czacie, bo to jest tak, że jedna osoba się pokazuje z wideo, a reszta pisze. I spędza tak praktycznie całe dnie przez lata. A co to ma wspólnego z zarabianiem? Tak, no i tam też właśnie płaci się za to, że ktoś, jeżeli to jest transmisja erotyczna, to rozbiera się, a tam na przykład moja bohaterka miała opłatę 90 zł za 5 minut rozmowy, bo postanowiła tak sprawę w ramach eksperymentu zobaczyć, czy ktoś będzie chciał zapłacić taką kwotę. Myślała, że to jest absurdalne i że nikt się na to nie zdecyduje. Okazało się, że w ciągu kilku miesięcy zarobiła kilka tysięcy złotych, zupełnie mimochodem, w ogóle się o to nie starając. Po prostu rozmawiała też za darmo z ludźmi, ale jak ktoś chciał mieć ją na wyłączność, bo to na tym polega, to mógł jej zapłacić i wtedy przez te 5 minut ona musiała z nim tylko rozmawiać i poświęcać mu czas. Spotykasz też ludzi, którzy zawodowo przytulają innych. Mhm, tak. I też za pieniądze, jak rozumiem. I tak, ktoś, tak, jak rozumiem, znajdują się tacy, którzy regularnie znajdują pieniądze, nawet jeśli nie są zamożni, bo są na przykład studentami, żeby opłacać tego typu usługę. Tak, w Polsce działa jedna taka firma, nazywa się przytulanie.pl. Nie wiem, na ile to jest tutaj reklama, na ile antyreklama, bo no, mam bardzo mocno mieszane uczucia, raczej idące w stronę negatywnych, jak można się domyślić. Tak, jest kwota teraz w tym momencie 199 zł za godzinę płatnego przytulania, przy czym w regulaminie usługi, która jest nazwana usługą czysto platoniczną, czyli tak jak nazwałam swoją książkę, jest też wyszczególnione, że to nie musi być przytulanie, to może po prostu wspólne spędzanie czasu, oglądanie razem telewizji, trzymanie za rękę, granie w łapki, po prostu coś, co robiłoby się normalnie z przyjacielem, z nie wiem, siostrą, bratem, kimś z rodziny. Chodzi o to, że to nie jest usługa seksualna, czyli właśnie, że ta platoniczność jest tam podkreślona. I tak są ludzie, którzy się na to decydują tak, że jeżeli, tak jak powiedziałaś, nie mają pieniędzy i są po prostu... Rozmawiałam ze studentką psychologii, która płaciła regularnie za tą usługę zamiast... Znaczy, nie wiem, bo moim zdaniem mogłoby pomóc jej przejście terapii, ale nie zdecydowała się na terapię, tylko na przytulanie płatne. Bezpośrednio zaspokoić ten brak. Kasiu, ty wychodzisz z zupełnie innego miejsca. Piszesz do nas z kraju, który ma... opinie kraju, w którym samotność jest doceniana i lubiana. Twoja książka ma znak zapytania w tytule, Samotny jak Szwed, to pytanie. Bo z jednej strony słyszeliśmy przez ostatni rok bardzo często, częściej niż wcześniej, że Szwedzi żyją, że wielu bardzo Szwedów żyje w jednoosobowych gospodarstwach domowych. I brzmi to okropnie, ale to znaczy, że po prostu mieszkają sami. I wielu wybiera to. Czy Szwedzi lubią samotność? Ja myślę, że no, żeby odpowiedzieć na to pytanie, napisałam książkę, która zresztą tak naprawdę jest opowieścią uniwersalną o bardzo różnych rodzajach samotności.
I wydaje mi się, że zanim powiemy, czy ktoś lubi samotność, czy nie, to musimy przyjrzeć się temu, jak kultura, w której żyjemy, na samotność spogląda. I akurat Polska jest krajem niezwykle stygmatyzującym ludzi samotnych. Przede wszystkim w Polsce jest cały czas bardzo dużo takiego silnego poczucia, że najważniejsza jest rodzina i że jeżeli człowiek nie ma rodziny albo na przykład mieszka sam, to znaczy, że jest samotny. A to oczywiście nie jest prawda. I na przykład w języku szwedzkim jest słowo serbu, które oznacza taki rodzaj związku, w którym ludzie są razem, ale mieszkają oddzielnie. I rzeczywiście jest tak, że 40% Szwedów mieszka samodzielnie, ale to często nie jest wybór na całe życie, choć oczywiście zdarzają się też w Szwecji przypadki ludzi, którzy żyją w niechcianej samotności i ta niechciana samotność jest czymś, co potrafi przynosić nam cierpienie. Badania statystyczne mówią, że w Szwecji jest jakieś 4% ludzi, którzy narzekają na to, że są samotni. Ale ja w ogóle w tej książce przytaczam słowa Immanuela Kanta, który definiując, kim jest człowiek i czym jest bycie człowiekiem, używał takiego określenia, że człowiek jest istotą aspołecznie towarzyską. My z jednej strony bardzo potrzebujemy innych ludzi, ale w każdym z nas jest także jakiś indywidualizm, chęć bycia widocznym, osobnym, chęć po prostu nieniknięcia w tłumie i nas wszystkich czasem ludzie także męczą. I Szwecja jest na pewno tym krajem, w którym jest bardzo głębokie zrozumienie tego, że samotność wybrana potrafi być cudownym oddechem. Poza tym Szwecja, która jest krajem sekularyzowanym, w którym się naprawdę raczej nie chodzi do kościoła, jest też tym miejscem na świecie, w którym ludzie bardzo często szukają duchowości, jakichś przeżyć metafizycznych w samotności na łonie natury. O tym opowiada w mojej książce Dawid Turfiel. Ja zdecydowałam się tę książkę napisać także dlatego, że w sobie samej zawsze czułam jakiś rodzaj paradoksu. To znaczy ja z jednej strony uwielbiam ludzi i kocham taki moment, kiedy nagle możemy się wreszcie spotkać nie online tylko, ale także widzę twarze publiczności i jest to naprawdę piękna chwila. I potrzebuję ludzi i mam bardzo dużo bliskich relacji, ale jednocześnie definiuję siebie jako osobę introwertyczną, dlatego, że należą do tych ludzi, którzy ładują baterie swoje w samotności. Bo tak naprawdę taka jest definicja introwertyczności. Introwertyk to jest człowiek, który odpoczywa w samotności, który czasami w grupie ludzi, czy nawet w małym towarzystwie, tak bardzo intensywnie też czuje innych ludzi, że to jest wspaniałe, ale też po jakimś czasie męczące i wymaga właśnie odpoczynku. Także moja książka jest na pewno opowieścią przede wszystkim o różnych formach samotności. I jest także w tej książce bardzo ważna myśl, że samotność to jest coś, co możemy także silnie odczuwać w grupie. Jeżeli nie czujemy się jej częścią, jeżeli czujemy się inni. Samotność możemy odczuwać wtedy, gdy przeżywamy coś trudnego, czego ludzie obok nas, nawet bardzo bliscy ludzie, nie mogą zrozumieć. O tym w mojej książce opowiada szwedzki lekarz, onkolog Peter Strang, który zajmuje się tematem przez całe życie, pisze też o tym książki, samotności ludzi umierających. I on właśnie mówi o tym, że to doświadczenie samotności nie wynika tylko z tego, że na przykład ktoś, kto jest bardzo ciężko chory, nie ma przy sobie bliskich. Można mieć przy sobie bliskich, ale mieć poczucie, że oni nie są tam, gdzie ja i nie mogą zrozumieć mojego doświadczenia. Więc moja książka jest opowieścią o wszelkich możliwych formach samotności, ale myślę, że jest w niej taki kojący element, dlatego że ja i tak przynajmniej reagują na tę książkę czytelnicy, bo wydaje mi się, że ja pokazuję, że po pierwsze to nie jest tak, że my naprawdę dzielimy się na tych samotnych i niesamotnych, bo my wszyscy mamy w sobie samotność i można być królem Instagramu i być tam po prostu otoczonym zawsze grupą ludzi i być zawsze tym człowiekiem, który uważany jest za duszę towarzystwa, a mieć takie momenty w życiu, kiedy czuję, czy czujesz, że nikt ciebie nie rozumie i że jesteś sam. I dlatego ja myślę, że o samotności trzeba mówić w sposób bardzo obiektywny, nie oceniając i nie narzucając ludziom, na przykład takim, którzy samotność wybrali, poczucia,
że to jest jakaś porażka. I teraz myślę, ja przeczytałam właśnie książkę Oktawii, ona jest dla mnie bardzo ciekawa, ale mam wrażenie, że właśnie to jest bardzo polska książka, dlatego że w niej jest takie założenie, że jeżeli, i to nie jest założenie autorki, to jest założenie bohaterów tej książki, że jeżeli na przykład nie mam męża albo żony, no to po prostu mi się nie udało. Jestem człowiekiem, który poniósł porażkę. Przynajmniej tak interpretuję niektóre wypowiedzi i niektóre opowieści bohaterów. I moim zdaniem to jest po prostu kulturowo określone. To jest tak, że my się czujemy gorzej, jeżeli inni patrzą na nas i nam współczują. Oktawio, kręciłaś głową. Tak, kręciłam głową, bo nie zgadzam się tak zdecydowanie, bo że nie, to nie jest tak, że mnie obraża, że moja książka jest polska, bo to nie o to chodzi. To nie na to kręciłam. Nie na to kręciłam głową, nie na to, ale... Dalej traktujmy obie książki jak lustra, więc tak, przyglądamy się... Ja myślę, że to trochę jest zawsze podróż i przygoda etnograficzna. I fajnie być też etnografem czy antropologiem wśród swoich. Chodzi mi o to, że bardzo ważną rzeczą jest wybór. I tak jeżeli mówisz o tym, że coś jest wybrane, to jak najbardziej oczywiście, że jeżeli wybierasz sobie tą drogę, to pewnie absolutnie nie odbieram tym osobom, które to wybrały, że to może być droga szczęśliwa i jak najbardziej może być. Gorzej, jeżeli to nie jest twój własny wybór, tylko tak ci życie narzuciło, chociaż starasz się, żeby było inaczej i właśnie no raczej nie... Nie sądzę, żeby to dla moich bohaterów często był rzeczywiście taki realny wybór, że dokonali go i dlatego tylko... Ale czy nie myślisz, że na przykład ci mężczyźni, którzy uczą się jak podrywać kobiety, że w tym jest element też prestiżowy, element tego, że oni chcą być postrzegani jako ludzie, którzy odnieśli sukces, że czasami ta potrzeba bycia w parze nie jest tylko i wyłącznie związana z tym, że ja naprawdę chcę intymności i bliskości, ale jest związana z tym, u niektórych z nich, że chcę być tym człowiekiem, który jest postrzegany przez innych jako ktoś, kto wszystko ma. Zacznijmy od tego, że kursanci trenerów podrywu, o których mówisz, to są, tak generalizując, ale no raczej myślę, że mogę sobie pozwolić na tą generalizację po zapoznaniu się dosyć blisko z tematem, to są osoby bardzo silnie sfrustrowane, doświadczone serią rzeczy, które albo rzeczywiście były porażkami i odrzuceniami, albo były tak przez nich interpretowane. I to, co oni teraz naprawdę chcą osiągnąć, to nie to w dalszej perspektywie chcą kogoś, być może tak jak mówili moim bohaterom, którzy są trenerami tak właśnie uwodzenia czy podrywania, że chcą się z kimś związać, ale na ten moment chcą sobie odbić te porażki, te lata upokorzeń i chcą tak naprawdę no, kosztem tych kobiet dowartościować swoje bardzo, bardzo kruche i bardzo, ego. Tak, bardzo po prostu zrujnowane ego. I dlatego to jest, a tak naprawdę szkodzą i sobie, i tym kobietom jednocześnie w ten sposób, bo to nie jest zdrowe podejście. Na ilość idąc tych wszystkich numerów, spotkań, randek, traktując to zupełnie przedmiotowo i no tak właśnie taki przemiał jest tego wszystkiego. Tak. Ja ale myślę, że jedno drugiego nie wyklucza, przepraszam już. Wydaje mi się, że bardzo do mnie przemawia to, co mówisz, a jednocześnie wydaje mi się cały czas, że ten element kulturowy, tych właśnie oczu, które na mnie patrzą, mojej rodziny, moich bliskich, którzy oceniają, jak wygląda moje życie, że to też ma zawsze znaczenie w tym, jak my definiujemy siebie. Na tym polega proces socjalizacji. Tak, ale nie odbierałabym moim bohaterom i w ogóle osobom, które mają problem z samotnością. Nie odbierałam im tego, że one rzeczywiście to czują, a nie, że to jest narzucone im przez społeczeństwo, że jakby to nie jest to, że one to czują tylko dlatego, że wszyscy inni im mówią, a gdyby inni im nie mówili, że znajdź sobie kogoś, to te osoby tego nie czuły. Nie tylko dlatego, ale ta presja powoduje, że jest im trudniej. Ja tak sobie myślę, że dla mnie, znaczy wzrusza mnie bardzo i jakoś porusza też sposób, w jaki stajecie przy swoich bohaterach. I bardzo cenię tę lojalność i jakoś myślę, że to jest też dowód na to, że przy okazji pisania jednej i drugiej książki udało się nawiązać jakieś relacje, które może na trochę i przez jakiś czas, ale były realnymi spotkaniami i przełamywały jakąś samotność. Kiedy myślę o samotności, to dla mnie jest to za każdym razem kwestia napięcia między naszymi ludzkimi dwoma bardzo silnymi pragnieniami.
pragnieniem niezależności, autonomii, wolności z jednej strony, ale z drugiej strony pragnieniem przynależności i zależności. Zwrócił moją uwagę fragment wypowiedzi jednego z twoich rozmówców, Kasiu. To jest religioznawca i na pewno za moment polegnę, próbując wymówić jego nazwisko. Dawid Turfiel. Dziękuję ci bardzo. Na to liczyłam. Przeczytam państwu fragment. I tutaj mówi on o Szwecji. Dlatego jeśli po to, by być częścią grupy, trzeba zachować pewien dystans, jeśli utrzymywanie rezerwy to sposób na zdobycie akceptacji i miłości, to stosuje się właśnie tę metodę. Jeśli jest się Włochem, to się wie, że trzeba wszystkich obcałowywać, klepać po plecach i głośno rozmawiać, by być z nimi blisko. I tak się postępuje. W Szwecji sposobem na bycie blisko jest zachowanie odległości. To jest nasza metoda na budowanie międzyludzkich więzi. Dystans. To trochę smutne. Odważyłam się przeczytać ten fragment, bo wiem, że to jest też o mnie. Że ja też w bliskich relacjach, ja bardzo lubię ludzi, mimo że jestem dość introwertyczna albo nawet bardzo introwertyczna, ale ja też bardzo mocno czuję zwykle zobowiązania wynikające z tego, że jest się w grupie i te zobowiązania bywają dla mnie dużym obciążeniem. Pod tym względem czuję się bardzo podobna do Szwedów. Też mam takie poczucie, że szwedzki model, nazwany w tytule pewnego filmu szwedzkim modelem miłości, ale też po prostu szwedzki model społeczny, trochę wynika z próby poradzenia sobie z tym ciężarem wynikającym z zależności. Ale w bliskich, jak się próbuje bliskie relacje budować na dystansie, to jest to niebezpieczeństwo, że będziemy, że dotkliwiej odczujemy samotność w bliskiej relacji. Czy ty to odkrywasz w relacjach z innymi ludźmi? Czy masz wrażenie, że to jest rzeczywiście takie bardziej szwedzkie niż włoskie na przykład, czy polskie? Znaczy, oczywiście ja w ogóle uważam, że przede wszystkim nie ma idealnych społeczeństw i nie ma idealnych rozwiązań na to, jak tę bliskość międzyludzką pielęgnować i jak ją budować. I każde społeczeństwo ma jakąś siłę i każdy model bliskości ma swoje zalety i wady. I jeżeli na przykład mówimy o szwedzkiej rodzinie czy szwedzkiej definicji małżeństwa, to można powiedzieć, że ja czasami żartuję, że Szwedzi są największymi romantykami Europy, dlatego choć tak naprawdę nie są aż tak bardzo romantyczni, ale w tym sensie romantykami, że w Szwecji małżeństwo jako instytucja państwowa zostało zreformowane już w latach 70. w taki sposób i w takim duchu, by dwoje ludzi łączyły uczucia, a nie zależność ekonomiczna. Dlatego Szwecja jest jednym z nielicznych krajów na świecie, gdzie istnieje coś takiego jak indywidualne opodatkowanie małżeństw. Dlatego zadbano o pewną autonomię dzieci względem rodziców, dlatego ci ludzie nie byli obciążeniem dla młodszych, więc rozbudowano cały system opieki nad osobami starszymi, który zresztą nie do końca dobrze działał w czasie pandemii. I w ten sposób dano ludziom szansę na to, by właśnie zachowywali niezależność w miłości i by rodzina czy małżeństwo nie było tylko instytucją, w której się tkwi, nawet jeżeli się nie chce, dlatego że jest bardzo dużo zależności. I dano jeszcze tym wszystkim niezależnym jednostkom bardzo silne państwo opiekuńcze, co spowodowało, że w Szwecji, jeżeli komuś podwinie się noga, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, no to nie jest pierwszą reakcją dzwonienie do kuzynki, wujka czy mamy, żeby pożyczyć pieniądze, tylko można dość dużo uzyskać od państwa. W krajach, w których państwo nie jest tym kimś, kto po prostu od razu, znaczy tym kimś, tą istotą martwą, ale w jakiś sposób żywą, która pomaga
ludziom tę funkcję spełnia rodzina. I to oczywiście ma bardzo wiele zalet, ale ma także swoje ogromne słabości i myślę, że wszyscy to wiemy, prawda? Skąd się biorą te takie polskie powiedzonka, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, tak? Dlatego, że taka bliskość ludzi, którzy związani są nie wyborem często, tylko po prostu więzami krwi, potrafi być też bardzo ograniczająca. Ale odpowiadając w pełni na twoje pytanie, czy ten dystans, ten indywidualizm szwedzki spowodował, że relacje intymne, relacje czy miłosne, czy przyjacielskie są rzeczywiście dużo bardziej płytkie, czy mniej emocjonalne niż w Polsce, to tak nie jest. Myślę, natomiast nawet społeczne relacje są dużo bardziej, to znaczy na przykład w Szwecji normalne jest to, że jeżeli masz przyjaciół i ich do siebie zapraszasz, to raczej zapraszasz ich ze sporym wyprzedzeniem i jeżeli oni już przychodzą, to wtedy szykujesz po prostu obiad z przystawką i ci przyjaciele siedzą do drugiej w nocy. Jak już się spotykają, to są bardzo długo, ale to jest zaplanowane. Nie ma tego takiego elementu takiego spontanicznego, wpadnij do mnie, zjemy razem chipsy, będziemy razem. I mi tego potrafi w Szwecji oczywiście brakować. Inna rzecz, że ja też mam i szwedzkich przyjaciół i nie szwedzkich przyjaciół, więc jakoś i tak to wszystko, myślę, dobrze funkcjonuje. Ale każda forma też niezależności, moim zdaniem, w społeczeństwie łączy się z tym, że gdzieś tworzy się jakieś ograniczenie. I ja w mojej książce opowiadam o tym, że ci niezależni indywidualiści Szwedzi na przykład strasznie boją się czegoś, co ja nazywam samotnością poglądów. Że to uzależnienie od państwa, uzależnienie od grupy społecznej dużej spowodowało, że w Szwecji debata publiczna jest dosyć konformistyczna, Szwedzi bardzo unikają konfliktów i naprawdę mają dość spory problem, także w relacjach przyjacielskich, z tym, żeby się od siebie różnić i żeby zrobić coś takiego, co ja zrobiłam, że powiedziałam, ale Oktawia, więc znaczy generalnie jest ten rodzaj takiego lęku przed konfrontacją i to ma dosyć duże konsekwencje i na przykład tego w Polsce, mam wrażenie, nie ma w takim stopniu. Przyznam, że dla mnie te relacje między sposobem istnienia w społeczeństwie, a takim indywidualnym poczuciem samotności albo przynależności są bardzo interesujące. Przychodzi mi też do głowy takie japońskie zjawisko opisywane też nie tak dawno, hikkomori. To było takie zjawisko polegające na tym, opisywano je głównie w grupie nastolatków, młodych mężczyzn, którzy czuli się tak obciążeni oczekiwaniami społecznymi, oczekiwaniami rodziny, ale też społeczeństwa w ogóle, że oni muszą się ożenić, że muszą mieć jakąś pracę, taką, a nie inną, muszą coś zrobić, że zaczynali się wycofywać w absolutną samotność, tak? To też w taką izolację społeczną, znaczy zamykam swój pokój i nie wychodzę do nikogo, bo tam no tak naprawdę tego połączenia, tej więzi z ludźmi nie ma, są tylko ich wymagania. I mam też wrażenie, Oktawio, że to czasem jest sytuacja, w której znajdują się bohaterowie twojej książki, na przykład ci młodzi mężczyźni, którzy nie budzą mojej specjalnej sympatii. To taki rozdział, który się trudno czyta, choć się starałam. Jak mówiłaś o tym hikikomori, to ja w pierwszej chwili pomyślałam o bohaterce, o której też wspominałyśmy wcześniej, która siedziała przed tą kamerą internetową latami. To też się zaczęło u niej tak, że jej mama była bardzo ciężko chora na raka i ona, żeby odreagować opiekę nad, bo była sama, musiała się nią opiekować i była bardzo młoda, wtedy miała chyba 18 lat. I po godzinach tej opieki nad mamą, nauki, wchodziła dla odreagowania na te internetowe czaty, przed tą kamerkę, rozmawiała tam z jakimiś przypadkowymi ludźmi. Też myślę, że właśnie ona jakoś potrzebowała takiego właśnie odcięcia od wszystkiego i tego, że jest właśnie, tak jak mówiłam, anonimowa. No to trwało w efekcie
8 lat to jej bywanie tam. W międzyczasie jej mama umarła, ona sprzedała mieszkanie w tym mieście, gdzie mieszkały przez 3 lata, nic innego nie robiła, tylko siedziała tam praktycznie. Też poznała chłopaka, z którym znajomość zaczęła się od tego, że wspólnie kogoś tam hejtowali, jak ona to mówiła, bo to też trochę polega na tym, że tam są jakieś takie pato-streamingi pod tymi kamerami i spotykają się ludzie, którzy są ogólnie raczej dosyć nieszczęśliwi, ale widzą, że ktoś ma jeszcze gorzej w życiu, więc może się z niego pośmiejmy razem. I tak się zaczął taki dziwny związek internetowy, bo oni się nigdy nie poznali na żywo, tylko rozmawiali na tych czatach i też rozmawiali przez telefon, do tego stopnia, że mówiła, że zasypiali przy telefonie, ale myślę, że to też jest coś w tym rodzaju, bo ona mówiła, że nie może podjąć pracy, nie mogła podjąć przez te 3 lata, bo po prostu bała się, że go straci. Tak bardzo, a to jednocześnie była tak abstrakcyjna dosyć, wydawałoby się, relacja, tak bardzo mało uchwytna, taka realna, więc to mi się jakoś kojarzy z tym hikikomori, bo to też nie jest tak, że te osoby, które się zamykają, one nie mają jakiegoś kontaktu takiego przez internet, bo mają, zwykle grają w jakieś gry i to jest, tam jest społeczność. I też myślę, że to może też wynikać z rozczarowania ludźmi, których się spotykało w życiu na żywo i jakiegoś takiego idealizmu, jakiegoś ogromnego takiego, że szuka się kogoś, kto jest taką prawdziwie bratnią duszą, a jak się go pozna w pełni ze wszystkim na żywo, to dużo łatwiej zobaczyć, że może jednak nie, a przez internet można sobie bardzo wiele rzeczy dopisać i wyidealizować i ta osoba, i właśnie moja bohaterka w ogóle nie chciała tego mężczyzny poznawać. Ona go też namawiała, żeby w końcu dał sobie spokój, bo wiedziała, że to jest toksyczne uzależnienie od tego, że on nic nie robi, on też nie pracował, ona w końcu zaczęła pracować. Dość, że tak, no, trochę odbiegłam od tematu, ale to mi się skojarzyło z hikikomori. A co do trenerów i ich klientów, no oni jednak wychodzą, właśnie w założeniu tego jest to, że oni mają wychodzić na ulicę. To całe te kursy, które weekendowy kurs podrywania kosztuje 5-6 tysięcy przez 2 dni, zmusza się właśnie takich mężczyzn do tego, żeby po prostu, znaczy, no, oni są sami chętni, żeby wychodzili. Na przykład w Warszawie to będą okolice Złotych Tarasów, czy same Złote Tarasy, czy przy metrze Centrum, gdzieś zaczepiają przypadkowe dziewczyny, które akurat jakoś im wpadną w oko, albo po prostu wszystkie jak leci i pytają o numer, a więc wychodzą z domu, no niewątpliwie, chociaż czy to jest dobre, co robią, no to jest inna sprawa. A czy nie macie wrażenia, bo to jest moje nieodparte wrażenie po wysłuchaniu waszych wypowiedzi teraz, że zarówno ta dziewczyna na szołapie, ci młodzi mężczyźni uczący się od bardzo dziwnych innych mężczyzn, sposobów na podrywanie. Wiele osób, z którymi, Kasiu, ty rozmawiasz, ale też założenia wynikające w ogóle ze szwedzkiego życia społecznego, że to wszystko, jak o tym rozmawiamy, to tak naprawdę chwalimy to poczucie niezależności i autonomii. To znaczy ta dziewczyna siedzi przed kamerką, i ona chce mieć jakąś relację, ale w gruncie rzeczy to, co ona robi, to używa bardzo wielu środków technicznych, żeby zapewnić sobie tę bezpieczną przestrzeń. Ci mężczyźni, o których mówisz, zostali wielokrotnie wcześniej zranieni przez różne osoby. Przez rodzinę, przez kobiety, które czuli się odrzuceni, czuli się gorsi. Czuli, że ci ludzie są za blisko. Stosują bardzo techniczne metody po to, żeby mieć przewagę nad innymi, ale gdyby starać się spojrzeć na to mniej hierarchicznie i mniej w kategoriach walki społecznej, to nie jest tylko to, że ja będę górą nad kimś, tylko to jest też to, że ja ochronię swoją osobistą przestrzeń. Że to są różne sposoby na to, żeby być jakoś wśród innych, ale jednocześnie być też tak niezależnym, żeby czuć się z tym komfortowo. No tak, no to też zapewnia płatne przytulanie, bo czyli takie poczucie kontroli, że płacisz za coś i dostajesz to, mam wrażenie. A jakbyś chciała to gdzieś wypracować z kimś w takiej normalnej, ludzkiej, powiedzmy, relacji niebiznesowej, no to musisz dokładać najróżniejszych starań, żeby tą osobę jakoś, żeby ta więź była zbudowana, a nigdy nie masz gwarancji, że ona rzeczywiście ze strony tej drugiej osoby będzie tak samo rosła jak z twojej. Czy to będzie odwzajemnione uczucie, jakiekolwiek przyjazne, czy przyjacielskie, czy romantyczne, to nigdy nie masz takiej gwarancji. A tutaj wystarczy, że masz właśnie 199 zł za 45 minut teraz, bo wcześniej było za godzinę, ale to cały czas się zmienia i coraz drożej. Mam nadzieję, że jeszcze dojdziemy do wątku
prób merkantylizowania, kapitalizacji i urynkawiania każdej rzeczywistości życia, co wydaje mi się jeszcze innym dużym wątkiem, ale jakbyśmy jeszcze pobyły przy tej kwestii niezależności. Może to jest po prostu tak, że żeby... Znaczy ja uważam, że tak jest, przepraszam, znaczy nie będę udawać, że zadaję to pytanie. Ja uważam, że dopóki nie potrafimy trzymać tej swojej przestrzeni, nie lubimy być sami, nie mamy umiejętności wytrzymywania tej samotności i trzymania tej niezależności, to bardzo trudno będzie nam być blisko. No ja w mojej książce cytuję słowa Osho, takiego hinduskiego guru, który zresztą nie jest moim guru, ale uważam, że akurat te słowa są bardzo interesujące. On powiedział kiedyś coś takiego i napisał też, że prawdziwie kochać potrafią tylko ci ludzie, którzy potrafią w pełni zaakceptować swoją samotność, dlatego że tylko wtedy są zdolni do takiej miłości, która nie jest uprzedmiotawianiem drugiego człowieka, która nie jest czynieniem drugiego człowieka własnością. Rozwijając to, można powiedzieć też, że to jest taka miłość, która w momencie, w którym ewentualnie by się skończyła, nie przeradza się w nienawiść, dlatego że ma się po prostu poczucie, że ja sam dla siebie także jestem partnerem. W mojej książce myślę, że różnica duża między bohaterami Oktawii i moimi jest taka, że ja szukałam bardzo świadomie ludzi, którzy będą mogli opowiedzieć jakieś ciekawe rzeczy także o Szwecji i którzy są niezwykle samoświadomi. Ja nie mam właściwie sfrustrowanych bohaterów. W mojej książce pojawia się temat frustracji, dlatego że rozmawiam ze szwedzkim reżyserem Erikiem Gandini, który zrobił taki film, także w Polsce w pewnym momencie głośny Szwedzka teoria miłości, który jest swego rodzaju taką karykaturą, taką dystopią pokazującą Szwecję jako kraj w ogóle, w którym nie ma zdolności nawiązywania kontaktów. Ale właśnie Gandini opowiada o samotności niechcianej, także ta samotność też u mnie się pojawia, ale większość moich bohaterów to są ludzie, którzy właśnie cenią sobie swoją przestrzeń, którzy mają bardzo dużo siły i którzy, i to się powtarza, o tym mówi na przykład polski były szpieg, dzisiaj pisarz Wincent Sewerski, który wiele lat mieszkał w Szwecji, właściwie cały czas w Szwecji pomieszkuje, że to, co jest bardzo ważne i dla szpiega, i dla pisarza, ja rozmawiałam z nim o samotności szpiega, to, by przyjaźnić się ze sobą, by być świadomym siebie. Nauczyciel medytacji mówi dokładnie to samo, że aby radzić sobie w życiu, trzeba mieć jakiś kontakt ze sobą. Kiedy pytam lekarza, który pracuje z umierającymi pacjentami, co zrobić, by nie bać się tej ostatecznej samotności, to on mówi, trzeba chodzić samotnie na spacery, trzeba znaleźć kontakt ze sobą, musisz być partnerem dla siebie. Także ja myślę, że moja opowieść jest w dużej mierze opowieścią o tym, że po pierwsze, samotność na różne sposoby dotyka nas wszystkich i czasami może być piękna i dająca siłę. O tym napisała ciekawie szwedzka dziennikarka Malin Ekman, którą też cytuję, która mówi o tym, że samotność w grupie, samotność wśród ludzi, z którymi nie czujemy bliskości, nie czujemy się częścią kontekstu, jest czymś, co wywołuje niepokój. Natomiast samotność na przykład na wyspie archipelagu sztokholmskiego, kiedy po prostu jest woda i skały i ma się poczucie, jestem sama z naturą, jest czymś, co daje siłę, co może wręcz upajać. Ja sama w ten sposób o tym myślę i to od bardzo wczesnych młodzieńczych lat, o czym też w tej książce opowiadam, więc chyba po prostu to jest tak, że jeżeli my w pewnym momencie zrozumiemy, teraz robimy terapię, tak? Że wszyscy jesteśmy samotni w jakiś sposób i że to jest też to, co nas wszystkich łączy i czyni nas sobie bliskimi, że wszyscy jakiegoś rodzaju samotności doświadczamy, to wtedy jest nam łatwiej nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, kiedy tak panicznie tej samotności się nie boimy. Bo myślę, że bohaterowie, liczni bohaterowie z książki Usługa czysto platoniczna, to są, ja takich odbieram, to jest oczywiście moja subiektywna ocena, że w nich jest też ogromny lęk, właśnie lęk przed samotnością. W ogóle człowiek, który się boi, z reguły nie działa dobrze i nie potrafi we właściwy sposób też komunikować się z innymi ludźmi. Także myślę, że gdzieś, jeżeli miałybyśmy szukać jakiejś tezy tej książki, która tak naprawdę miała być skrajnie obiektywna i nie ma w sobie, myślę, tezy,
ale jednocześnie no jest jakąś opowieścią, która coś w ludziach budzi i to mam wrażenie, że pozytywnego. Więc to jest chyba opowieść o tym, że samotność można polubić, można zaakceptować i że taka mądra samotność i autonomia to często jest droga do większej bliskości, także z innymi. Tak, widzę frustrację. Mogę? Oktawii. Tak. Jest frustracja, bo właśnie ja też w swojej książce zauważam oczywiście, że to jest oczywiste, że jest coś takiego jak dobra samotność. I to jest, ja absolutnie się z tym zgadzam. I to, że się pójdzie na spacer do lasu samemu, wspaniale. Ale jeżeli masz do kogo potem gdzieś, nie chodzi mi o męża, czy nie wiem, żonę, czy partnera, partnerkę, kogokolwiek w takiej romantycznej relacji, ale jeżeli masz jakiś przyjaciół, masz kogoś, jakby, jeżeli nie masz nikogo naprawdę na świecie, kto cię rozumie, oczywiście, to no właśnie, więc chodzi mi o to, że to naprawdę nie wyobrażam sobie takiego, znaczy wiem, że to jest możliwe, ale to jest bardzo, bardzo przykre pogodzenie się z tym, że jesteś zupełnie sama w tym sensie, że nie masz bliskich emocjonalnie tobie osób. Nie w tym sensie, że to musi być właśnie jakoś usankcjonowane, zalegalizowane, ale ten samotny spacer po lesie, czy tam wyjazd samotny nawet na parę miesięcy gdzieś do jakiejś dziczy ekstra, ale jeżeli wiesz, że później to się skończy, bo to był twój wybór, że jedziesz na ten wyjazd i czy idziesz do tego lasu i oczywiście możesz zawsze wrócić. A jeżeli masz to poczucie, że to się nigdy nie zmieni, i zawsze, bo oczywiście też nie jest tak, że moi bohaterowie przez cały czas są sfrustrowani i oni cały czas po prostu płaczą i cierpią. Oni mają bardzo wiele razy takie momenty też, że się cieszą z tego i też oni nieraz mówią, że właściwie to oni nie są samotni, jakby jest okej. Okay. Ale potem z tego, co robią i z tego, co mówią i z innych rzeczy wynika, że tak, no, to jednak powraca. Tak, ja się z tobą zgadzam, ja nie neguję tego absolutnie, nie? Ja tylko tłumaczyłam w tej chwili, jaka jest różnica między moimi bohaterami, którzy wszyscy opowiadają, że im jest tak dobrze, kiedy są sami, a bohaterami, którzy poszukują czasem w taki dosyć no, historyczny sposób przekroczenia tej jeszcze samotności. Dokończę jeszcze, że na początku tej książki mojej też jest takie badanie, które w 2018 roku BBC przeprowadziło we współpracy z trzema ośrodkami badawczymi na próbie 55 tysięcy ludzi, więc to było największe badanie samotności w ogóle w historii przez internet prowadzone. I wyszło z niego, że po pierwsze, znaczy właśnie odwołując się do tego, o czym mówisz, że to, że się mieszka samemu, to nie jest w ogóle oznaka tego, że się jest samotnym, to w ogóle nie ma nic wspólnego. Można mieszkać, tak jak też to mówiłaś, w rodzinie, gdzie jest mnóstwo osób, ale po prostu nie czujesz kontaktu z tymi osobami i możesz się czuć strasznie źle i samotny i sfrustrowaną być osobą i chcieć uciec od tego i będziesz się czuć właśnie dużo lepiej samemu, mieszkając, no ale mieszkając samemu masz też jakieś więzi społeczne na zewnątrz, wychodzisz do jakichś znajomych, przyjaciół, nawet mówię, nie musisz być w relacji romantycznej, ale masz po prostu bliskie osoby gdzieś wokół siebie. A jeżeli tego nie masz i jesteś naprawdę osobą, która tylko mieszka sama i cały czas jest sama, no to i te wszystkie relacje, oczywiście masz jakieś relacje, nie wiem, w pracy, ale one są powierzchowne i tak naprawdę nie masz żadnej takiej więzi z kimś, takiego poczucia, że ktoś cię rozumie, że ktoś ci daje to wsparcie. No to nie wyobrażam sobie, żeby można się było na dłuższą metę z tym rzeczywiście pogodzić i żyć i być szczęśliwym. Oczywiście na jakiś czas tak, ale nie na całe życie. Tak, ja się z tym zgadzam. Zresztą w mojej książce Peter Strang, lekarz, mówi o tym, że też istnieją badania mówiące o czymś takim jak głód dotyku, czy on to nazywa głodem skóry, że właśnie to przytulanie, które w twojej książce można sobie kupić, jest rzeczywiście czymś, czego my potrzebujemy, aby być zdrowymi. Ja myślę, że po prostu nasze książki się idealnie dopełniają, bo my po prostu pokazujemy różne strony samotności. I jest prawdą, że istnieje taka samotność, która wręcz zabija. A jednocześnie istnieje też jakaś taka samotność zen. A poza tym łatwiej walczyć w ogóle z samotnością, jeżeli chociaż uświadomimy sobie, że ona jest częścią ludzkiej kondycji. Po prostu obcięcie pępowiny jest tym momentem, w którym jesteśmy sami. Muszę coś dodać teraz. Bardzo, i też się bardzo dobrze czytało twoją książkę w ogóle jeszcze, to, bo nie wybrzmiało to, może też. Bardzo się cieszę. Tylko chciałam powiedzieć, że strasznie mi brakuje słów tutaj w polskim języku, bo gdybyśmy mówiły po angielsku, to byłoby solitude, czyli to, co mówisz, i loneliness. I to jest kompletnie co innego. Tak, ja bym właśnie, ja bym w ogóle, jakby, dlatego mi to tak też wiele razy się burzę na to, co mówisz, bo mówisz, to, używasz tego słowa samotność. Gdybyś mówiła solitude, to byłoby wszystko okej. Okay. Tak, ale właśnie rzeczywiście jest tak, że my mamy, Wittgenstein, twierdząc, że granice naszego języka są granicami naszego świata, naprawdę miał rację. I warto dlatego, ja między innymi dlatego napisałam tę książkę, że właśnie chciałam
pokazać, że samotność nie musi być tylko tym czymś, co stygmatyzuje. I po prostu w tej chwili, już po iluś miesiącach od jej napisania, dostałam tak dużo od maili, od czytelników, którzy mi dziękowali. I mówili, Boże, nareszcie czuję, że nie jestem inny, nie jestem sam, jestem normalny, może jestem Szwedem, ale naprawdę dobrze jest mi w tej chwili żyć samemu czy samej. Lubię być sam czy sama ze sobą. I dziękuję, że o tym napisałaś, że to nie jest dziwactwo, tak? Więc ja myślę, że istnieje też taka potrzeba, aby nazwać to, ale jednocześnie oczywiście, że istnieje potrzeba i to jest problem światowy. Nie jest przypadkiem, że w Wielkiej Brytanii istnieje minister do spraw samotności. W Szwecji jest jedna partia, która też chciałaby, żeby takie ministerstwo stworzyć, bo na pewno rosnącym problemem współczesnego świata jest samotność ludzi starszych, dlatego że my żyjemy dużo dłużej i naturalną też rzeczą jest to, że ludzie naprawdę starzy mają często taką sytuację, że już wielu ludzi, ich bliskich umarło, tak? Więc oni nagle są w zupełnie inny sposób sami niż powiedzmy samotny 30-latek, więc to są problemy społeczne do rozwiązania, oczywiście, że tak. Brytyjska badaczka wpływu relacji amerykańska, wpływu relacji międzyludzkich na zdrowie. Julian Holt Lundstad, myślę, że Szwedka, możliwe, że z pochodzenia, uważa, że powinniśmy planować swoją starość nie tylko od strony finansowej, że mamy ten fundusz, na który wpłacamy pieniądze i przynajmniej w którymś momencie życia zaczynamy się zastanawiać, z czego będziemy żyli, ale że powinniśmy też planować ją od strony społecznej. Z kim będę mieszkać? Na kogo będę mógł liczyć? Z kim będę rozmawiać? Takie bardzo, bardzo podstawowe tematy i że warto się nad tym zastanawiać. Ja mam od lat taką wizję, że założymy gdzieś z przyjaciółmi coś, co nazywamy komuną staruszków, ale koabitaty osób starszych, koabitaty emerytów stają się coraz popularniejsze. Mam takie poczucie, że ze zderzenia obu waszych książek, i tutaj chciałabym, żebyśmy już zaczęły mówić trochę bardziej o loneliness niż o solitude, że ze zderzenia tych książek można by próbować szukać jakichś sposobów na łagodzenie loneliness właśnie. Przypominają mi się takie sposoby, w Zimbabwe istniały takie ławeczki, na których siadywały starsze panie, specjalnie przeszkolone przez terapeutów i można było się dosiąść do takiej pani i z nią porozmawiać. Tam bardzo źle z powodów kulturowych i społecznych przyjmowane jest takie wsparcie terapeutyczne czy lekarskie, a wiele osób zmagających się z samotnością albo depresją szukało po prostu rozmowy. I te starsze panie, nazywane tam babciami na ławeczkach, czekały. W Wielkiej Brytanii istniał, chyba nadal istnieje, taki program, w którym buduje się stolarnie, do których można sobie przyjść razem z innymi. To jest podobno projekt skierowany do mężczyzn, ale myślę, że znam kobiety, które bardzo by przy tej stolarce odpoczywały. Można przyjść i wspólnie z innymi coś sobie wystrugać albo zbić. Można rozmawiać, ale można też nie rozmawiać. Co sądzicie o takim sposobie myślenia, planowania swojej przyszłości i o takich sposobach rozwiązywania na poziomie społecznym problemu, przepraszam, loneliness? Można też urbanistycznie rozwiązywać, planując w ten sposób osiedle. Można też wprowadzać takie rozwiązania bardzo proste, jak na przykład współpraca przedszkoli z domami osób starszych, żeby osoby starsze mogły do przedszkola przychodzić, przeczytać dzieciom książki. Tak? To są takie czasem bardzo proste rozwiązania, które są eksperymentalnie w niektórych krajach wprowadzane i które mogą bardzo wiele dawać. Ja sama jestem nauczycielką jogi, poza tym wszystkim innym, co robię, i sama tę jogę praktykuję od wielu lat. Jak mogłam o tym zapomnieć. Tak, a ponieważ to jest joga asztanga, a to jest taka praktyka, w której nauczyciel jest tą osobą, która dotyka ucznia i która bardzo dużo robi
ciałem drugiej osoby, to dla mnie nawet to rozwiązanie, które w tej formie, jaka jest opisana w usłudze czysto platonicznej, to przytulanie rzeczywiście brzmi jak coś bardzo jako niepokojąca rzecz, ale ja mam takie poczucie, że właśnie zajęcia też dla osób starszych, których jest dotyk, na przykład zajęcia jogi, to jest coś, co może bardzo dużo dawać, dlatego że to jest coś bardzo kojącego. Ale jednocześnie mogę też powiedzieć, że ponieważ ja mam w sobie jakiś taki bunt przeciwko różnym tradycyjnym rozwiązaniom i jestem też osobą z pomiędzy, ja tak siebie definiuję jako taką osobę, która żyje pomiędzy kulturami, więc ja jestem równie, ja w tej chwili zaczęłam już pisać tekst też po szwedzku i one są zawsze krytyczne w stosunku do Szwecji, także ja jestem takim człowiekiem, który po prostu wszędzie chodzi i widzi różne piękne rzeczy, ale też mówi, ale to nie musi tak być. Więc ja na przykład mam też problem z taką wizją, że tę szklankę na starość muszą podać dzieci. Ja, w mojej książce jest też chyba ładna opowieść o mojej relacji z dorosłym synem, 20-letnim Danielem, który zrobił zdjęcia do tej książki. My jesteśmy naprawdę bardzo zaprzyjaźnieni. Daniel jest trochę jak mój brat, a nie tylko syn. I uwielbiamy razem pracować. Ale ja naprawdę nie oczekuję, że mój syn będzie po prostu zawsze trzymał się blisko i jak ja będę starsza, to będzie głównie zajmował się podawaniem mi wody. Bo jeżeli on wtedy będzie chciał robić, nie wiem, filmy na Alasce, bo chce być filmowcem, albo mieszkać w Japonii, to ja po prostu tak bardzo go kocham, że ja po prostu chcę, żeby on tam pojechał i był szczęśliwy. I uważam, że właśnie ten rodzaj myślenia o rodzinie, że rodzina to jest przede wszystkim obowiązek i w ogóle jesteśmy razem po to, żeby się ratować na starość, że to jest trochę niepokojąca myśl. Także bardzo mi się podoba twoja koncepcja jakiejś takiej komuny czy kolektywu starszych przyjaciół, bo w tym jest jakaś wolność i właśnie niezależność, która ja po prostu uwielbiam bliskość połączoną z niezależnością. W tym się najlepiej czuję i uważam, że to jest do zrobienia, jeżeli tylko wyjdziemy poza takie stereotypowe myślenie. Tak. Czy twoim bohaterom mogłoby to pomóc? Jakieś rozwiązania z ławeczkami, stolarniami? Bardzo mi się podobają też te pomysły. Chciałam się odnieść bezpośrednio też do tego, co Kasia mówiła, ale teraz mi już umknęło, więc... tak, rozwiązania z ławeczkami. Przede wszystkim rozmowa jest bardzo ważna dla osób, które czują tą właśnie złą samotność, myślę. I to jest też coś, co ja mogłam dać im jakby... Przy czym oczywiście oni wiedzieli dobrze, że ja piszę tekst. To nie jestem psychologiem, nie mam wykształcenia psychologicznego, ale sam fakt, że poświęcasz komuś, nie wiem, 2 godziny czy więcej, i to czasem po parę razy na jednej takiej sesji rozmowy, to psychoterapia trwa krócej jednak. I ja nie patrzyłam na zegarek nigdy, to trwało. Było też czasem 5 godzin na przykład z jedną osobą na raz. I to bardzo myślę, że pomagało sam fakt, że się w ogóle ktoś może otworzyć, wygadać. Więc to a propos tych babci, o których mówisz, nawet jeżeli one mają, właśnie jeżeli mają jakieś przeszkolenie, chociażby podstawowe, to na pewno bardzo dużo może dać. Ale przede wszystkim dodajmy też, ani ja nie pobierałam opłat, ani te babcie tak nie pobierają opłat za to. To też jest trochę co innego niż jak płacisz, chociaż no psycholog, ale psycholog ma wykształcenie i to nie jest samo tylko wygadanie się, ale też jakiś proces pracy, który ma coś zmienić w tobie, ale samo wygadanie też już dużo daje, więc to jeśli chodzi o tą rozmowę, ale praca fizyczna, przepraszam, chcesz powiedzieć. Nie chcę ci przerywać, tylko myślę sobie, bo dla mnie też Big Book Festival jest takim rozwiązaniem społecznym, tak? Tak. To znaczy przyszłam tutaj dzisiaj i przed kawiarnią i tutaj na placeku przed Centrum Łowicka ma się okazję, żeby przysiąść się do kogoś, przystanąć nad książkami na kiermaszu, zagadać do kogoś, kogo się nie zna, że to jest dobra okazja, żeby sobie z kimś pobyć. Z kimś innym niż w domu, albo w ogóle z kimś, kiedy akurat przez chwilę się nie ma takiej okazji. Znaczy, chciałam tylko powiedzieć, że we mnie jest ogromna wdzięczność też za organizowanie tego typu wydarzeń społecznych. I myślę, że zdjęcie... przynajmniej częściowo tego ciężaru, obowiązku z rodziny i przeniesienie tego ciężaru i obowiązku na szerszą grupę społeczną, sąsiedzką, miejską, bywa bardzo zdrowe i też w takim planie indywidualnym pozwala tak swobodniej odetchnąć. Tak, zgadzam się jak najbardziej, przepraszam.
Jak najbardziej się zgadzam. I w ogóle to jest też, uważam, że jest super ta idea i festiwal tutaj i w ogóle festiwale tego typu książkowe czy filmowe, gdzie można tak faktycznie porozmawiać z kimś obcym. Tylko że żeby to zrobić, żeby mieć jakieś minimalne zasoby takiej śmiałości, tego, żeby w ogóle wyjść do ludzi, bo jeszcze w ogóle wyjść z domu, bo często osoby samotne tak, tą złą samotnością są po prostu przerażone no, światem dookoła i nie chcą wychodzić, boją się wychodzić, boją się ośmieszenia, boją się tego, że po prostu nie ufają ludziom. Więc żeby zagadnąć kogoś obcego, trzeba mieć jakiś minimalny zasób, który albo samemu się wypracuje. Moi bohaterowie i tak sobie jakoś wypracowali, żeby w ogóle ze mną rozmawiać, ale większość osób naprawdę bardzo samotnych, korzystających z tych usług, w ogóle ze mną nie porozmawiałoby, bo po prostu wiele razy też mi odmawiano rozmowy i to były właśnie najbardziej samotne osoby. To jest na pewno prawda i to są już osoby, które potrzebują rzeczywiście często jakiejś specjalistycznej pomocy, ale ja też zgadzam się z tym, co powiedziałaś, że bardzo po prostu dobrze jest też mieć w życiu jakąś pasję i dla Państwa i dla nas pasją jest literatura i to nas łączy i wtedy Big Book Festival może być takim miejscem, w którym jest nam dobrze, ale myślę, że te pasje mogą być różne i szukanie po prostu ludzi, którzy robią podobne rzeczy jak my, lubią podobne rzeczy jak my, jest czymś, co dobrze jest zacząć robić odpowiednio wcześnie i po prostu kontynuować po to, by zmniejszyć w sobie ten lęk, o którym wspominasz i który jest uzasadniony przed jakąś samotnością na starość. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą też powinniśmy w sobie zrobić wewnątrz nas. I ja to mówię jako osoba z doświadczeniem bycia emigrantką, dlatego że oczywiście też emigracja jest doświadczeniem samotności. Ja kiedy wyjechałam do Szwecji, to zaraz się urodził mój syn i nagle byłam osobą, znałam angielski, ale nie znałam ani słowa po szwedzku. Mój mąż pracował w Kopenhadze, ja byłam sama w Sztokholmie z małym dzieckiem na ręku i nikogo nie znałam. To jest maksymalne doświadczenie samotności i przekroczenie go było możliwe dzięki temu, że ja zaczęłam się uczyć między innymi, że przyjaźnie można zawierać całe życie. Ja mam wrażenie, że zwłaszcza, ja w ogóle pochodzę z Warszawy, tutaj studiowałam i kiedy wyjeżdżałam z Polski, miałam takie poczucie, że te najważniejsze przyjaźnie to są te zawarte w młodości i trzeba mieć tu taką swoją grupę ludzi i jak tego się nie ma, no to niestety to już jest samotność. A dzisiaj rozumiem, że przyjaźnie zawieramy całe życie, że ciekawość, że czasami spotkanie z drugim człowiekiem nie musi stać się przyjaźnią, a może być jakąś fascynującą przygodą, że zachowanie w sobie otwartości i takie pielęgnowanie tego, że my cały czas się uczymy, cały czas jesteśmy na początku czegoś i nasz wiek nie ma aż tak ogromnego znaczenia, to znaczy jeżeli my sobie nie wmówimy, że tak jest, to jest moim zdaniem szczepionka na samotność, tylko że można sobie ją podać, jak jest się tym człowiekiem, który no nie ma właśnie problemu, o którym mówi Oktawia, który jest już problemem tak głębokim, że wymaga pomocy specjalistów. To się nazywa chroniczna samotność, to o czym ja mówiłam i właśnie te specjaliści mówią, że jakby bardzo ciężko jest to przemóc, wyjść z tego, naprawdę bardzo ciężko, więc to... Zagadałyśmy się strasznie. Chcecie o coś zapytać? Też pytam, czy mamy jakieś pytania od internautów. Proszę. Właśnie chciałam zapytać o to doświadczenie emigranckie, bo pani wyjechała, miała rodzinę i tak dalej, ale bywają osoby, które tej rodziny nie mają. I mam pytanie, czy właśnie takie osoby jakby w tej kulturze szwedzkiej, gdzie tą samotność jest jakby tak bardziej ceniona, czy a one pochodzą z innych kultur, na przykład może być Polska, to czy one jakby troszeczkę nasiąkają tą szwedzkością, czy jest im łatwiej, trudniej, jak pani myśli, czy tutaj w tej książce są może też takie przykłady? Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo indywidualny problem, ale Szwecja, i ja o tym pisałam w moich wcześniejszych książkach, jest na wiele sposobów krajem paradoksalnym, więc także jest paradoksalna w taki sposób, że jest z jednej strony bardzo otwarta w ogóle na imigrantów, a także w bardzo dużym stopniu na uchodźców, a jednocześnie jest krajem, w którym właśnie ludziom nowym, nowo przybyłym, jest dość trudno się integrować. Na przykład na rynku pracy to przeciętnie zajmuje 10 lat. Szwedzi mają taką tendencję do tego, by chcieć otaczać się ludźmi podobnymi do nich. Przy czym myślę, że bycie gdziekolwiek dzisiaj w Europie emigrantem z Polski jest niewątpliwie trudniejsze niż bycie
Amerykaninem, na przykład w Szwecji, bo wszyscy zawsze chcą się uczyć tego super angielskiego i to wiele pomaga, ale ja myślę, że my i tak jest dużo łatwiej nam w Europie zmieniać kraje. To nie jest dzisiaj takie doświadczenie, jak powiedzmy to było lat temu, nie wiem, 50 czy 100. I zawsze jest tak, że emigracja jest ogromnym wysiłkiem. I my musimy nauczyć się nowego języka, nowej kultury, nowych sposobów obcowania z ludźmi. Ja na przykład w Szwecji, żeby zacząć się zaprzyjaźniać ze Szwedami, musiałam bardzo ukrócić moją polską, naturalną potrzebę, żeby właśnie się tak trochę kłócić, żeby mieć dynamiczne dyskusje, bo ja bardzo lubię tak rozmawiać. Ale w Szwecji robię to bardzo ostrożnie, dlatego że wiem, że mogę niezwykle łatwo po prostu wystraszyć mojego rozmówcę. Także to jest pewien proces. I on nie jest do końca łatwy, ale jest absolutnie możliwe, myślę, odnalezienie się gdziekolwiek człowiek się znajdzie. Właśnie w takich krajach, które są jakoś zbliżone kulturowo. Szwecja z jednej strony jest bardzo od Polski inna, ale z drugiej strony no jednak jesteśmy wszyscy Europejczykami i to naprawdę wiele ułatwia. To ja mam pytanie z transmisji internetowej. Czyli tak naprawdę Samotny jak Szwed to bardziej polska książka z tych dwóch. Widać ktoś z temperamentem polemicznym. Super. Bo to właśnie ona jest dla Polaków. Ona Polakom pokazuje, że samotność nie jedno ma imię. Jak panie myślą? Coś w tym jest na pewno, tak jest. Ale mogę powiedzieć, że niedawno napisałam tekst do szwedzkiego pisma, w którym opowiadałam o recepcji tej książki i bardzo wyeksponowałam temat samotności, lęku przed samotnością z własnymi poglądami. W mojej książce o tym opowiadam poprzez rozmowę z bardzo niezależną, ciekawą publicystką Stiną Oskarsson. I bardzo ciekawe były komentarze szwedzkie, dlatego że dla wielu ludzi to było odkrywcze, że wow, to znaczy zgadzali się ze mną, że rzeczywiście coś takiego jest, to jest lęk przed samotnością z własnymi poglądami, to co powoduje, że my boimy się tych gwałtownych dyskusji i unikamy konfliktów. Także są w tej książce elementy, które są, myślę, w jakiś sposób na przykład dla Szwedów ciekawe, ale ta książka nie jest przetłumaczona na szwedzki. Teraz niedawno przeczytała Samotny jak Szwed tłumaczka literatury polskiej na angielski, Ursula Phillips, i ona uważa, że ta książka jest bardzo uniwersalna i znalazła tam wiele różnych rzeczy. Także to na pewno nie jest tak, że to jest książka tylko dla polskiego czytelnika, ale na pewno ja zawsze mam polskiego czytelnika w sercu, kiedy piszę i ja jestem osobą z jednej strony przemieszaną, a z drugiej strony bardzo, bardzo Polką i to jest świadome, że piszę po polsku. Także tak, no oczywiście, że to jest przede wszystkim książka dla polskich czytelników, ale nie tylko. Oktawio, a poleciłaby się swoim bohaterom? Książkę Samotny jak Szwed? Tak. Jak myślisz, jak oni by zareagowali? Co oni by sądzili? Ja tak jak mówiłam, to też to, że moi bohaterowie bardziej są osobami, które mogą odczuwać samotność bardziej w tym rodzaju loneliness, to nie znaczy, że oni nie znają tego solitude. I jak najbardziej myślę, że to się czasami nawet nakłada, bo to jest taki rodzaj melancholii związanej z samotnością, która jest przyjemna też. I można być jednocześnie nieszczęśliwym i szczęśliwym. To w ogóle jest bardzo ciekawe uczucie. I to jest coś, co na przykład ja bardzo lubię tego doświadczać czasami, czy jadąc pociągiem gdzieś samemu, długa droga, jest takie przyjemne uczucie właśnie takie oderwania od wszystkiego, od wszystkich. Ale no to nie jest ta zła samotność, o której tam piszę. No to jest bardziej właśnie bliskie tego solitude właściwie. Ale co chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o tą polskość też, no to te wszystkie biznesy, o których piszę, działają w Polsce. Więc nie wiem, na ile to jakoś mi tutaj zubaża szansę na tłumaczenie tej książki, pewnie tak, ale ciekawiło mnie to właśnie ze względu na to, że no tak, faktycznie, no ja żyję w tym kraju, to jest dla mnie ważny kraj, więc tak, to są... Myślę, że nie zubaża szans na tłumaczenie, to właśnie jest łatwiej, jak się z reguły jest tak, że tłumaczy się te książki, które wyrażają ten kraj, o którym się pisze i język, w którym się pisze. To właśnie moja sytuacja jest dziwna. Bardzo dziwne jest być Polką piszącą o Szwecji. To jest dużo gorsze, uwierz. Nie wiem. Mimo naszego gadulstwa ciągle macie państwo szansę zadawania pytań. Bardzo namawiam. Dzień dobry. Mam takie pytanie, bo no właśnie słuchamy, mówimy o tym, jak, że samotność może być wyborem, tak? Że samotność jest pewną
czasami koniecznością albo jakąś sytuacją, no nie wiem, zastaną. Ale zadam takie może naiwne pytanie, tak? Ale jak słucham, że 40% w Korei Południowej ludzi to są ludzie samotni. Jak sprawdzamy właśnie statystyki, które mówią, że ileś tam ludzi jest samotnych. Chciałoby się powiedzieć, no kurczę, co z wami ludzie, no wyjdźcie na ulicę, nie wiem, otwórzcie jakiś program, wyjdźcie. Zauważcie panie, że 40-50 lat temu nie było takiego w ogóle, takiego, aż takiego chyba poczucia samotności, tak, że no fakt, że może ludzie wychodzili czy to pobierali się w bardzo młodym wieku, więc teoretycznie od razu byli już sparowani, wychodzili z rodzin do kolejnych rodzin, tak, ale nie można wszystkiego moim zdaniem złożyć na karp, nie wiem, COVID-u czy gier komputerowych, tak, co się z nami zadziało, że nie umiemy być sparowani, albo no, nawet nie chodzi o sparowanie. Nie umiemy albo nie chcemy, bo trzeba powiedzieć, że to jest też zjawisko związane z dobrobytem. O tym w mojej książce mówi Sewerski, że to, żeby móc samotnie mieszkać, to jest, jeżeli to ma być wybór, to musi być też powiązane z tym, że nas na to stać, że możemy mieć to mieszkanie, że możemy się utrzymać. I też Korea Południowa, kolejny przykład państwa zamożnego. To znaczy bogacenie się społeczeństw i indywidualizowanie się społeczeństw ma bardzo wiele zalet i ma też swoje ciemne strony, bo tak jest z każdym procesem społecznym, tak? I jeżeli rośnie z jednej strony niezależność, to z drugiej strony rośnie też ta niechciana samotność. Ja myślę, że to jest jeden z ważnych elementów. A ja jeszcze chciałam, jeśli mogę też odnieść się do tego, zauważyć, że to bardzo też ciężko tak naprawdę zdefiniować w takich badaniach i też pytania, zależy jak te pytania były stawiane, bo czy to było właśnie pytanie o to mieszkanie samemu, bo to jest zupełnie co innego niż poczucie samotności. I też często to może być tak, że po prostu ludzie w dzisiejszych czasach mają dużo wyższe oczekiwania wobec życia niż mieli kiedyś. Właśnie. Tak, więc teraz na przykład wtedy też powiedzmy czuli dokładnie to samo, tak jak gdyby można było uczucie jakoś tak... coś z nimi takiego zrobić, że one się tak jakoś obiektywnie na nie patrzy, że to były te same uczucia, ale teraz odczuwane są gorzej, bo mamy poczucie, że musimy być szczęśliwi, musimy być tacy właśnie, mamy po prostu wyższe oczekiwania. Wiemy, że też między innymi właśnie świat, nie wiem, reklam, tego wszystkiego sprawia, że i wtedy ludzie myśleli po prostu, no dobrze, no tak już, takie jest życie, no wszyscy, pewnie większość osób tak ma jak ja i... A teraz jest tyle możliwości, też w ogóle możliwości mogą nas strasznie przygnębiać, że tyle rzeczy mógłbym robić. Możemy się porównać jeszcze, tak. Prawda? Jeszcze media społecznościowe wzmagają tę możliwość porównywania naszego życia, bo ja czasami w Szwecji funkcjonuję jako taki dinozaur, ponieważ ja pamiętam czasy komunizmu w Polsce, co dla Szwedów jest po prostu takie fascynujące. No bo ja zawsze wtedy, kiedy się o tym rozmawia, tłumaczę, że ja nie odczuwałam mojego dzieciństwa, w którym pamiętam, było jakieś takie dziwne mleko w szklanej butelce z dolaną wodą i nie było nic w sklepach spożywczych i tylko szare zeszyty. Ja nie cierpiałam z powodu braku kolorowych rzeczy i braku super jedzenia, dlatego że ja nie wiedziałam, że to może być. Więc po prostu to był mój świat i ja się w tym świecie dobrze czułam. U nas w człowieku jest tak, że poziom frustracji wzrasta wtedy, kiedy czujemy, że innemu jest lepiej. No niestety mamy taką tendencję, żeby się porównywać i trochę zazdrościć. Tak, dokładnie. No właśnie to, co mówisz, czyli widząc tych ludzi szczęśliwych w jakichś czy parach, czy grupach roześmianych przyjaciół, jeżeli ich jest mnóstwo, a wystarczy iść w niedzielę do parku i zobaczyć, że naprawdę ich jest mnóstwo, i wtedy taka osoba, która idzie po tym parku sama, no jest po prostu totalnie przytłoczona tym wszystkim. Więc, a jak gdyby wszyscy chodzili sami, no to pewnie czułaby się zupełnie dobrze. Dokładnie tak. Ale ja właśnie mam odwrotne wrażenie, bo ostatnio właśnie z kimś bliskim rozmawiałyśmy i mówiłyśmy, ale pokaż mi szczęśliwe małżeństwo wśród twoich znajomych, czy szczęśliwą parę, czy szczęśliwych ludzi. Wierzcie mi panie, że naprawdę jechałyśmy godzinę i nie mogłyśmy znaleźć ani jednej. Ale to dlatego, a nie jesteśmy typem jakimś, nie wiem, samotnikiem na wyspie. No więc... Ale właśnie widzi pani, ma w tym momencie pogłębioną wiedzę, bo pani zna tych ludzi. I to jest tak, że oczywiście, że jest bardzo niewiele, myślę, takich
idealnych w ogóle w życiu rozwiązań i sposobów na cokolwiek, ale wspomniane przeze mnie media społecznościowe powodują, że osoba, która na przykład jest samotna i spędza dużo czasu przed komputerem, to ona nie rozmawia z tymi małżeństwami, w których czuć jakieś napięcie i że tam też te osoby się czują tak samotne jak jedna. Ja mam też bohaterkę, która opowiada, Teresa Bullman, szwedzka pisarka, opowiada o samotności właśnie w związku, takiej też samotności seksualnej w związku. Ale jeżeli ktoś jest samotny i ogląda tylko piękne zdjęcia na Instagramie i jeszcze fajniejsze zdjęcia na Facebooku, to widzi ten wyidealizowany świat, bo my przecież wrzucamy na Instagram tylko te momenty, w których wydajemy się szczęśliwi, otoczeni bliskimi i nasze życie jest perfekcyjne. To jest coś, co powoduje, myślę, że jest jeszcze trudniej zaakceptować taką totalną samotność. Mhm, tak, no idąc po parku też raczej widzimy jakieś urywki, migawki, nie widzimy wszystkiego, co siedzi w głębi, nawet jeżeli ktoś ma uśmiech na twarzy, to nie znaczy, że jest szczęśliwy. Ja mam jakoś kłębowisko myśli, ale jest jeszcze ktoś, kto chce wam zadać pytanie. Dzień dobry, bardzo interesująca rozmowa i bardzo mi się podoba. Mam takie pytanie, jak czy były badania ukazujące proporcje osób samotnych w różnych grupach wiekowych w Polsce i w Szwecji? Jak ta różnica wygląda? Ja wiem o badaniu, o tym badaniu, o którym wspominałam, że na grupie 55 tysięcy osób, to było, tylko ono było anglojęzyczne i właśnie w 2018 roku robione i tam były takie grupy wiekowe wyszczególnione, ale to nie jest o Polsce, nie jest o Szwecji, to jest ogólnie na świecie badane, ale o tyle to jest ciekawe, że mówiliśmy o samotności osób starszych, o której się najczęściej myśli w kontekście właśnie samotności, że one są samotne, a w tym badaniu, z tego badania wynikło, że największy odsetek, to było 40%, osób, które czują się samotne często albo bardzo często, tak zadeklarowały, to są w wieku od 18 do 26 lat, a 27% tylko to są osoby powyżej chyba 67 roku życia, z tego co pamiętam, to musiałam sprawdzić, czy 67 czy 70, to jest jakiś tam wyższy, najwyższy tam wskaźnik. Są też badania Eurostatu porównujące poziomy samotności w różnych krajach. I Szwecja właśnie zaskakująco dobrze wypada. To znaczy to takie definiowanie samotności jako problemu przez Szwedów, to znaczy to jest dosyć nikły procent, ja nie pamiętam dokładnie, ale to jest chyba 4% w Szwecji, a przeciętna to jest 6 czy 7. Także myślę, że podobnym przykładem będzie Finlandia, do Szwecji bardzo podobna. I tutaj wracamy do tego, o czym wspomniałam, że to, jak odczuwamy samotność, naprawdę jest też zależne od tego, jak ta samotność jest postrzegana przez ludzi wokół nas. I na pewno jest tak, teraz bardzo uproszczę, ale jeżeli właśnie ktoś żyje w takim miejscu na świecie, powiedzmy gdzieś we Włoszech czy Hiszpanii, gdzie ludzie jedzą razem wieczorami na ulicy w dużej grupie i nagle ta osoba nie ma tej możliwości, to może być bardzo silne doświadczenie samotności. Natomiast jeżeli żyje się w kraju, w którym generalnie ludzie trzymają, w Szwecji takie żarty są, że wszyscy czekają na koniec pandemii, żeby móc przestać zachowywać 2 metry odległości i wrócić do normalnych 5 metrów, tak? Więc jeżeli jest się przyzwyczajonym do tego, że ludzie wokół mają ten taki dystans, to ja myślę, że wtedy łatwiej akceptujemy, że my też tak żyjemy. Ten element jest bardzo ważny, jak sądzę. To mi przypomina, że pewien znajomy Hiszpan, ożeniony z Polką, zwierzył się nam ostatnio, że odkrył w Polsce dzięki swojej żonie, że można z kimś siedzieć w jednym pokoju przez kwadrans na przykład i nie powiedzieć do siebie ani słowa i że to może być miłe. Ale to jest super. Uważam, że to jest wspaniałe w ogóle i dlatego między innymi jeszcze odniosę się do tego płatnego przytulania. To tam w tym regulaminie wyszczególniona jest między innymi po prostu obecność. I uważam, że to jest coś, co jest właśnie, to może być bardzo przyjemne, że każdy sobie robi coś swojego, ale jesteśmy razem, w razie czego możemy się do siebie na chwilę uśmiechnąć czy zrobić sobie herbatę i także, no, a tylko, że jakby to jest fajne, jeżeli to jest z obu stron wynikające, że obie strony chcą po prostu spędzać razem czas, czy właśnie w kawiarni, czy w domu, robiąc każdy swoje, ale jeżeli to jest coś, co musisz za to zapłacić, no to nie, już niestety robi się trochę smutno, myślę. Nawiązując jeszcze do pańskiego pytania, mnie się z kolei przypomniała charakterystyka robiona przez psychologów na podstawie też dość długich już badań, takiego pokolenia, które określa się mianem iGen. To jest to pokolenie tubylców internetowych, osób, które od urodzenia znały się z iPhone'em.
I wśród nich ten współczynnik poczucia samotności jest właśnie niepokojąco wysoki. A amerykańska badaczka, o której wspominałam wcześniej, tłumaczy to między innymi tym, że uważa, że kontakty za pomocą mediów społecznościowych, nawiązywanie więzi za pomocą mediów społecznościowych jest trochę jak śmieciowe jedzenie. Bardzo szybko syci głód, ale niestety nie odżywia organizmu. Nie prowadzi do budowania, znaczy pewnie trudniej jest za pomocą tych mediów zbudować głęboką więź. Z jej badań wynika też, że przytulanie rzeczywiście poprawia komfort życia i ten głód dotyku, dotyk jest takim naszym najbardziej pierwotnym zmysłem, że głód dotyku istnieje i że dzięki dotykowi rzeczywiście czujemy się lepiej. Natomiast gdy oni prowadzili takie badania, proponowali parom, które były ze sobą w relacji, żeby się masowały, innym parom w relacji, żeby się nie masowały, lepiej się czuły te, które się tam regularnie 3 razy w tygodniu masowały, ale kiedy masaże robiły kosmetyczki albo terapeuci, to owszem, poczucie zadowolenia wzrastało, ale efekty nie utrzymywały się tak długo. Ciekawe bardzo. Wtedy, kiedy nawiązana jest więź głęboka, te efekty utrzymują się dłużej. Bardzo okrutnie powiem teraz, dziękuję Państwu bardzo. To była bardzo emocjonująca dla mnie rozmowa i bardzo chętnie rozmawiałabym dłużej. Zapraszam Was wszystkich, żebyśmy kontynuowali tę rozmowę na dole. Książki obu autorek można kupić w księgarni tutaj. Pani zasiądą teraz na skwerku, o którym wspominałyśmy, i będą książki podpisywać. Wszystkich tych, którzy są zawiedzeni, że nie dostaną autografu, bo oglądają nas przez internet, uspokajam, przez internet możecie kupić już podpisaną książkę. Dziękuję Państwu bardzo. Wyjdźmy razem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.